gasolina. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Krzygwer, a to kolejny odcinek z gry Gothic. Lecimy dalej walczyć z tymi orkami. I na razie świetnie to idzie. Kolejne dwa wpadły do wora. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Teraz spróbujmy tego wyciągnąć. Chodź. Albo dobra, nie zapisujmy przy tych po kolei jadąc. Teraz jakoś jednego albo dwa wyciągnąć spod bramy. Tak by się przydało. Jeden. Dobra, come on, come on. Idealnie. Zaskakuje mnie, że żaden z nich nie widzi. Ale dobra. Nie mi to oceniać. Ważne, że lecą i giną. Teraz tutaj. Ile ich tu jeszcze jest przy bramie? Trzech widzę. Z prawej strony. O, idzie jeden. Idealnie. Nawet broni nie zdążył wyciągnąć. Świetnie. Dobra, kolejny idzie. Idealnie, idealnie po prostu teraz idzie. I jeszcze jeden tam został. Tak, chodź, 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 chodź. I teraz zapiszemy grę po nim. Dobra. Zapisujemy. Teraz najtrudniejsze. Tu będzie. Nie wiem jak ork. Dobra, dwa lecą, niech lecą dwa. Nie wiem jak orkowie są mocni. Na pewno są słabsi od żołnierzy, ale niestety nie mam ich na jednego hita. O, dwa kolejne idą. Dobra. Dobra, idealnie, ale moja taktyka kombosa jest wspaniała jak zawsze. Góra w bok. I o to chodzi. Z tamtej strony chyba nikt nie wyskoczy. Tańczący. Halo, halo. Nikt mnie nie widzi? Dobra, widzi mnie. Oj, chyba se przesrałem. Albo nie. Albo nie. Jeszcze se nie przesrałem. Myślałem, że wszystkie idą. Ale dobra. Jak tu do levelu? Niedużo. Ruszy ktoś na mnie? Nie, muszę se sam podejść. No, come on. Idealnie, idealnie, idealnie. I to miejsce jest wyczyszczone. Dobra, albo pierwsze się wypotujmy. Wypoćmy to, co mamy do góry. I teraz chcę obadać jeszcze tamte tereny. Więc ulumulów ubieram. O, idealnie.
i idę tutaj. Chcę zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja z tej strony. Jak będzie wyciąganie ich wyglądało. No i nie za ciekawie. Tu tych dwóch wyciągnę. Potem wyjdzie walka. Raz, dwa, trzy. Czterech, pięciu wyciągnę. A z tymi będzie trzeba walczyć. Może być ciekawie. Naprawdę może być ciekawie. Dobra. Zapis teraz nie jest ważny. Bo tak czy siak zapisane było wcześniej. Ok, idziemy na samą górę. Dużo tej broni. Dobrze, że nie zbieram kolejnej. Bierzmy i podchodźmy. Dobra, idzie dwóch. Dobra. Kolejnego wyciągniemy, tak jak chciałem. Ten tańczący dalej nie podchodzi. Kurde, ciekawe to będzie, ciekawe. Moje ci nie podejdą żaden. To muszę tam tych dwóch właśnie. Tych dwóch ściągniemy. Dobra, zapiszmy to. I nie chciałbym tam tych wojowników ściągnąć. Myślałem, że tych orków to jest dużo więcej. Dobra, cofaj się. Wyciągaj broń. Obrót. O, i to mi się podobało. Wyczyściliśmy tamte tereny bez żadnych problemów. Idealnie, idealnie. Ile do levelu? Niedużo. Powinien być tu wbity bez problemu. No ten jeden został. No i nic, i tych ściągnijmy. O, nawet pojedynczy ich ściągniemy. Idealnie. Nie będzie męki. Nawet padł na hita. Dobra, tego przyciągnijmy tu. Z ciekawości tak, jak otworzę, to ma broń. Dobra, teraz idziemy po Ulumulu i sprawdzamy sytuację na dole, bo jej nie pamiętam. Tak najlepiej według mnie zrobić, taktycznie do tego podejść. Myślałem, że dużo dłużej wyjdzie rozprawianie się z tymi żołnierzami, z tymi orkami. Ale w miarę fajnie to wyszło. Tu mamy trzech żołnierzy. Tu mamy dwóch. Tu jest czterech nawet. Tylko, że tam są szamani. To jest trudniejsze. Wiarus, dobra, chodź Wiarus. Ja cię załatwię. Tylko chodź Wiarus za mną. Idziesz? Idziesz Wiarus? Zaciął się. Dobra, to tych będę wyciągał tutaj. Nie został jakiś Wiarus tutaj za tym. Jak mnie gonili. Nie. Potem te komnaty przeszukam. O, tutaj. Dobra. Dobra, dobra. O, teraz. Teraz zapiszmy. Bo najlepiej jest stąd ruszać. Dobra pozycja. Halo? Halo?
Halo? O, ci są już mocniejsi strażnicy, dlatego tego się obawiałem. Dlatego trochę się tego obawiam. Jak to wypadnie tutaj na całym tym tle. No, chodźcie. Chodź któryś. Trzeba ich powyciągać. A potem pomyśleć, co z tymi szamanami. A z drugiej strony... Ojej. Teraz przydałoby się popatrzeć z drugiej strony i wyciągnąć. A co tym się z Variusem stało, to nie mam pojęcia. Jednego... Dobra, ojejciu, dwóch idzie, będzie ciężko. Dobra. Udało się. I teraz tych szamanów. Teraz zrobimy co innego. Przeszukamy wszystkie komnaty. I pójdziemy też tam z Ulumulu. Przeszukamy wszystko. A potem sprawdzimy. Potem pokonamy tych szamanów. Tak będzie chyba najlepiej. Tak to zrobimy, bo może jeszcze te Variusy, czy jak im tam jest, będą. Tam są ci szamani. Do przyjaciół ork już może wrócić do domu, bo będzie tu sam. Przeszukajmy te komnaty, co tu ciekawego mogę znaleźć. Tu nic. Tu jakieś skrzynki. O, z czarami, idealnie. Uzdrowienie, światło. Idealnie, z czarami. Odchodziło, idealnie. Będę miał więcej czarów, będzie łatwiej potem w podziemiach. No, tu zioła uzdrawiające, no też może być. Wszystko się przyda, chociaż to tak budynek sugerował na to. Ale to nie mi osądzać. Tu byłem, tu chyba jeszcze nie byłem. No a tu co może być? O, napoje. Też idealnie. Teraz koło tych szamanów trzeba przejść. Ciężko będzie według mnie z szamanami. Ale zobaczymy. Idę jeszcze ich okraść w tamtych terenach. No, skacz tak ładnie. Co to jest? Aha, fajnie się zaciął. Dobra, jeszcze podejdziemy tutaj. I okradniemy te tereny, a potem się zajmiemy szamanami, bo tylko oni nam zostali. Z tego co widzę. Aha, miałem sprawdzić, co to jest ten róg. I popatrzcie, nie sprawdziłem ostatnio. Teraz sobie przypomniałem, będąc tu. Dobra, ten młot może przydać się. Weźmiemy, no trudno. Trudno już. A tu nie wiem, czy coś jeszcze było oprócz tych dwóch komnat. Jak zobaczę te dwie komnaty, żadnej... żadnej tej, jak to się nazywa? Żadnej innej. No. Dziwne, że ci się potracili ci orkowie. Ale level wbity, 12 doświadczenia.
No, nawet. Zobaczymy, zamknijmy tą bramkę. Nie da się zamknąć. Nie da się, lol. Zepsułem, hehe. Fajna jest ta akrobatyka, przyspiesza mi chodu. Jeszcze sprawdźmy, co tu jest. I z szamanami będzie najciekawiej, oj, najciekawiej. Jeszcze sprawdźmy, czy gdzieś można iść. Może ten drugi jakoś uśpi. O, tam został ten ork. To weźmy go gdzieś. On będzie mi tylko przeszkadzał, chodź. Gdzie za mną? No, on mi tylko by tu przeszkadzał. I zapiszmy i sprawdźmy, co ten róg oznacza. Jeszcze mam trochę czasu na graniu. Nie sądzę, że w jeden odcinek to wszystko się wyczyści. Był tu jakiś róg. Będzie tu gdzieś? Tu pewnie też nie. Tu? Spełna ksiąga. Tu może być ten róg. Róg. Powiem wam, że zostawię tu i podejdę, bo to mi się zastanawia. Ciekawie, ciekawie. Dobra. Schowałem, chłopie. Zapiszę. Dobra, nie mam nic do stracenia. Ale przydałoby się nie ten, tylko tego założyć i się z nimi nie pieprzyć. Tylko lecieć prosto na nich. Wam, że dam sobie z nimi radę. Tylko trzeba to inaczej rozegrać. Jest tu ich raz, dwa, trzy... Nie, pięciu ich musi tu być. Raz, dwa, trzy... Cztery? Brakuje mi tu jednego, no ale dobra. Uleczmy się do końca. Mam pewien pomysł, jeszcze jeden. Nie potrzebuję tyle siły. Przed ogniem ściągniemy to. Ochrona przed ogniem 20. Będzie 50, dobra. Pokonamy ich i ciśniemy dalej. Lepiej poszło niż ostatnio, ale się zaśpalę. No. I wszystkich szamanów wykończyłem. Wszystkich wykończyłem. Kula ognia. Pięknie, pięknie. Wszystkich wykończyłem i o to chodziło. Ale powiem, że ciężko było. Ciężko było, bo myślałem, że nie dam rady. Dobra.
Zapiszmy grę. I teraz co najważniejsze. Telekineza. I próbujemy to ściągnąć. Gdzie jest ta telekineza tak w ogóle? Na 8. Ojej. No, ale... Ojeciu, coś tu źle robię. Ojeciu, 8-8. Skończyły mi się telekinezy, więc wczytać, bo coś robię źle z tą telekinezą. Nie mam pojęcia co. Nie mam pojęcia co. 8. Nie wziąłem tej telekinezy, lol. O to chodziło. Mam posążek i teraz co mam zrobić z tym posążkiem? Bo ja nie mam pojęcia. Otwarłem. Wziąłem posążek i otwarłem. I to jest świątynia. Dobra. W następnym odcinku dowiemy się, co jest wewnątrz. Jeżeli filmik się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Zapraszam także do subskrypcji kanału i odwiedzania mojego fanpage'a na Facebooku, gdzie na bieżąco będą dodawane filmiki, jakie umieszczam na YouTube. Trzymajcie się. Cześć.